I widzimy najstarszą samicę. Molly, przywitaj się. Bardzo szybkich proszę o to, aby Państwo zwrócili uwagę na tabliczki ostrzegawcze wokół basenu. Uchadka kalifornijska to zwierzę drapieżne. Mogłaby wyskoczyć i ugryźć. A także proszę uważać na różne przedmioty. Wszystko, co wpadnie do basenu, uchadka na pewno potraktuje jak zabawkę. A to jej może poważnie zaszkodzić. Jak widać, nie zawsze wykonują polecenia. Jak już mówiłem, jest to zwierzę drapieżne, żywi się głównie rybami. U nas karmiona jest szprotką, śledziem i makrelą. W naturze poluje również na głowonogi, takie jak ośmiornice i kalmary, a także na kraby i ptaki. Hej! Do wody! W wodzie są bardzo szybkie i zwinne, ale na lądzie równie sprawnie sobie radzą. Uchadki kalifornijskie często błędnie nazywane są fokami, bardzo od fok się różnią. Przede wszystkim uchadka ma inaczej wykształcony kręgosłup, dzięki czemu potrafi biegać, skakać, sprawnie porusza się na lądzie. Foki po lądzie tylko niestarnie pełzają. Oprócz tego, jak sama nazwa mówi, uchadka kalifornijska posiada wykształconą małżowinę uszną. Widać malutkie uszka. Nie żegnamy się. Foki posiadają tylko otwory słuchowe. Potrafi zanurkować na głębokość do 270 metrów i pozostać pod wodą na jednym oddechu przez czas do 15 minut. Oczywiście wszystko to zależy też od wagi i wielkości uchadki. Dobrze, Molly się z nami pożegna, podziękujmy jej brawami. I za chwileczkę będzie karmiona reszta.